Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta ojciec Idzis Roburski 2 października, powołanie pierwszego kapłana do zakonu. Lekcja Kiedy zaś Pan Bernard, jak było powiedziane, rozdawał swoje dobra ubogim, błogosławiony Franciszek był przy tym. Podziwiał cudowne działanie pańskie, chwalił i wysławiał Boga w swym sercu, Wówczas zbliżył się pewien kapłan imieniem Sylwester. Błogosławiony Franciszek kupił u niego kamienie na budowę kościoła świętego Damiana. Kiedy zobaczył tyle pieniędzy, które rozdawał Bernard za radą męża Bożego, porządliwość zapłonęła w jego sercu. Krzyknął Franciszku, nie zapłaciłeś mi sprawiedliwie za kamienie, które nabyłeś ode mnie. Święty gardzący chciwością słysząc go szemrzącego niesprawiedliwie Zbliżył się do pana Bernarda, włożył rękę w jego zanadrze, gdzie były pieniądze, z wielkim żarem ducha wyciągnął pełną garść srebrnych monet i dał je niezadowolonemu księdzu. Powtórnie napełnił rękę pieniędzmi i zapytał Czy teraz jesteś dobrze wynagrodzony, panie? O tak, bracie, doskonale, odpowiedział. Radosny wrócił do siebie z pieniędzmi, które w ten sposób otrzymał. Jednak kilka dni później ów kapłan, poruszony Bożym natchnieniem, zaczął zastanawiać się nad tym, co zrobił błogosławiony Franciszek. Mówił sobie: Czyż nie jestem nędznym człowiekiem, skoro będąc starcem pragnę i pożądam dóbr doczesnych, a ten młody człowiek gardzi nimi i wyrzeka się ich z miłości do Boga. Następnej nocy widział we śnie ogromny krzyż, którego szczyt dotykał niebios. A podstawą spoczywał na ustach Franciszka. Jego ramiona rozciągały się od jednego krańca świata do drugiego. Obudził się, poznał i mocno uwierzył, że Franciszek jest prawdziwym przyjacielem i sługą Chrystusa, a zakon, który powstawał, rozprzestrzeni się szybko po całym świecie. Wówczas przejęty bojaźnią pańską, zaczął czynić pokutę w swoim domu. Nieco później zaś, Zdecydował się wstąpić do nowego zakonu. Prowadził tu bardzo budujące życie, a jego śmierć była chwalebna. Z legendy trzech towarzyszy. Meditacja. Powołanie brata Sylwestra jest kolejnym ważnym wydarzeniem w początkach zakonu. Sylwester był pierwszym kapłanem, który przyłączył się do Franciszka. Zanim to nastąpiło, Tenże kapłan Sylwester musiał przejść swoistą drogę nawrócenia. Był on kapłanem, a więc człowiekiem oddanym służbie Bogu i ludziom. Służył panu już od wielu lat, ale niestety podczas tej służby uległ pokusie materializmu. Już sam fakt sprzedaży kamieni na odbudowę kościoła San Damiano nie był dla niego jako kapłana czymś chlubnym. Co więcej, Pomimo otrzymanej wcześniej zapłaty, dalej był z niej niezadowolony. Rzeczą znamienną było to, że kiedy zobaczył tyle pieniędzy, które rozdawał Bernard za radą Męża Bożego, pożądliwość zapłonęła w jego sercu. Jego reakcja nie była pełna podziwu dla tego, co zrobił Bernard, jakby zupełnie zapomniał o swej kapłańskiej godności, o ubóstwie głoszonym przez Chrystusa w Ewangelii. Jego serce zostało zaślepione porządliwością posiadania pieniędzy. Bardzo ciekawa była reakcja świętego Franciszka. Nie dyskutował, nie napominał, nie dziwił się, tylko gardząc chciwością, słysząc go szemrzącego niesprawiedliwie, zbliżył się do pana Bernarda, włożył rękę w jego zanadrze, gdzie były pieniądze, z wielkim żarem ducha wyciągnął pełną garść srebrnych monet. I dał je niezadowolonemu księdzu. Powtórnie napełnił rękę pieniędzmi i zapytał: Czy teraz jesteś dobrze wynagrodzony, panie? Czy święty Franciszek zdawał sobie sprawę, że tym gestem wywoła lawinę w sercu Sylwestra? A może uczynił to celowo, zdając sobie sprawę, że tylko tak szczodrym gestem może poruszyć jego serce? Kapłan Sylwester, radosny, wrócił do siebie z pieniędzmi, które w ten sposób otrzymał, lecz jego zadowolenie nie trwało długo, bo poruszony Bożym natchnieniem, zaczął zastanawiać się nad tym, co zrobił błogosławiony Franciszek. Zdał sobie sprawę z różnicy, jaka była pomiędzy nim a Franciszkiem. On stary i zmaterializowany, skrępowany porządliwością i Franciszek. Młody i wolny od materialnego niewolnictwa. Różnica ta była aż nadtokująca w oczy. Jakby na potwierdzenie tych myśli Sylwester miał sen, w którym widział ogromny krzyż, którego szczyt dotykał niebios, a podstawą spoczywał na ustach Franciszka. Jego ramiona rozciągały się od jednego krańca świata do drugiego. Wtedy to łaska Boża zaczęła w nim działać i zaczął czynić pokutę w swoim domu. Powoli dojrzawała w nim myśl, że Pan go wzywa do tej samej formy życia, którą praktykował Franciszek wraz z Bernardem i Piotrem. Sen utwierdził go w przekonaniu, że zakon braci mniejszych rozszerzy się na cały świat. Gdy jego nowe powołanie stało się dla niego oczywiste, przyłączył się do świętego Franciszka i jego braci. I tak jak jego poprzednicy, tak i on, kapłan Sylwester, rozdał swój majątek tak pieczołowicie wcześniej gromadzony. Święty Franciszek darzył go wielką miłością i zaufaniem, później często zasięgając u niego duchowej rady. W bracie mniejszym Sylwestrze rozwinął się dar głębokiej modlitwy, którą pielęgnował aż do śmierci w eremie karczerii. Przyłączenie się brata Sylwestra było ważnym wydarzeniem dla formującego się zakonu, ponieważ był on pierwszym kapłanem. Zarówno Franciszek, jak i pierwsi bracia nie byli kapłanami ani nie zamierzali nimi zostać. Ich powołanie nie było wezwaniem do kapłaństwa, ale do życia ewangelicznego. Właśnie ta prawda jest jedną z ważniejszych cech zakonu braci mniejszych. Każdy brat jest wezwany przez Pana. Najpierw do tego, aby zachowywać ewangelię. Dopiero później, na tym fundamencie, niektórzy z braci są wezwani do tego, by być kapłanami. Ujmując tę rzecz prosto, najpierw jest się zakonnikiem, bratem mniejszym, a dopiero później kapłanem. Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest równość braci, bowiem wszyscy, bez wyjątku, są obdarzeni tą samą łaską powołania. I dlatego składają identyczną w brzmieniu i skutkach formułę profesji uroczystej. Brat Sylwester z pewnością sprawował sakramenty święte i służył w ten sposób ludowi i braciom, lecz stylem życia w niczym się nie wyróżniał od reszty braterstwa. Oracjo: Prosimy Cię, Panie, za wszystkich kapłanów w naszym zakonie błogosław im, niech nigdy nie zapominają, jak wielką godność noszą w sobie, pomaga im w służbie kapłańskiej i spraw, aby przyniosła ona wiele dobrych owoców.